Unia Oświęcim TV. Mariusz Sibik, prezes Unii Oświęcim. Spotkaliśmy się na lodowisku w Oświęcimiu. Wiem, że chcesz zaapelować jeszcze raz. Ogłaszałeś konkurs na maskotkę. Przyszły już pierwsze zgłoszenia? Witam, dzień dobry. Tak, przyszły pierwsze zgłoszenia. Bardzo apeluję o nadsyłanie kolejnych propozycji. Mamy już jakiegoś swojego faworyta. Bardzo fajnie to wygląda. Apeluję też o przysyłanie kompozycji hymnu naszego klubowego. Również trwa konkurs, też są już jakieś propozycje. Bardzo bym prosił, bo niektórzy przysyłają tekst, ale nie wiemy do jakiej to melodii. Także proszę napisać tekst i ewentualnie do jakiej to po prostu melodii ma być śpiewane. No właśnie, bo to mogą być jakieś znane melodie, czy musi być oryginalna melodia, czy prezes wyznaczył tu jakieś ramy? Nie, mogą być, każdy może sobie dobierać dowolną kompozycję. Chodzi o to, żeby to wpadało jakoś w ucho i żeby po prostu to dobrze brzmiało. A tak samo może być to do różnych, może być to tekst do różnych utworów. Przyszły już jakieś teksty pierwsze? Tak, oczywiście przyszły. Co w tekstach jest ważne? Biało-niebieski kolor, pewnie miasto. Jak ty jako prezes, co dla ciebie by było ważne w hymnie? No wszyscy znają pewnie hymn Krakowi, mówiłeś o nim. No Kraków to miasto polskie, a co o Oświęcimiu należałoby powiedzieć, twoim zdaniem? Znaczy, nie wiem, czy o Oświęcimiu. To ma być hymn nie miasta Oświęcim, tylko drużyny, tak? Czyli powinna być tam słowa o walce, o honorze, o... Dwie bramki Kotyla, dwie bramki Kotoński? Jeżeli się ładnie wkomponuje, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o maskotkę, no, czy są jakieś preferencje? Bo mamy dużo orłów, mamy innych maskotek. Ja też osobiście przeglądałem na różnych forach piłkarskich czy innych dyscyplin. Jakie maskotki będą preferowane? Oryginalne czy jakieś związane z miastem? Raczej związane z klubem. Może nie z miastem, ale bardziej z klubem. Są już jakieś ciekawe propozycje? Tak, oczywiście są ciekawe propozycje. Mamy parę, nawet jedna jest dosyć szalona, ale bardzo ładna i no jest faworytem na razie. Jakie nagrody będą za hymn i za maskotkę? Nagrody będą to karnety ufundowane przez TH Unia Oświęcim zarówno dla zwycięzcy hymnu, jak i za maskotkę. W czwartek już pierwsze spotkanie. No wiemy, mamy strefę żółtą w Oświęcimiu. Jest rygor. Jak klub jest przygotowany do tego meczu? No, klub jest przygotowany dobrze. Na pewno apeluję jeszcze raz do kibiców o naprawdę dostosowanie się do poleceń naszych klubowych, do tego rygoru sanepidowskiego. Sanepidu, dokładnie. Będziemy wchodzić na lodowisko w maseczkach. Po wejściu na lodowisku te maseczki możemy ściągnąć, ale bardzo bym prosił o przestrzeganie tego rygoru, bo jesteśmy na pewno, będziemy obserwowani. Właśnie to ważne dla klubu, bo to też koszty związane z tymi rygorami, prawda? No jakieś tam koszty klub poniesie. Mam nadzieję, że to wszystko się wyrówna w postaci po prostu sprzedaży biletów. Wyszliście do kibiców, są obostrzenia na ten mecz. 299 osób może być, prawda? Tak, 299 osób może być na meczu. Wyszliście do kibiców, będzie transmisja. Będzie transmisja internetowa, będzie można sobie wykupić transmisję internetową. Na tą chwilę zostało jeszcze w kasie klubowej, w sekretariacie około 20 biletów. Także mi się wydaje, że dzisiaj już niestety zakończymy sprzedaż biletu na ten sparring. No znamy cenę transmisji? Cena transmisji będzie oscylowała w granicach 15 zł. Dziękuję bardzo. No i widzimy się wszyscy w czwartek na sparringu Sawiżowym. Dziękuję bardzo, wszystkich serdecznie zapraszam. Do oglądania transmisji, jak również bycia z nami na lodowisku. Unia Oświęcim TV.